Siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w tym późnym Technewsie. Może i późno, ale za to bardzo nudno. Nie no, żartuję, dzisiaj to powiem wam szczerze tyle clickbaitowych tytułów, że aż nie wiem, który wybrać. Nie wiem nawet, który wybiorę. Czy procesory AMD po łatce Luki Inception tracą nawet 54% wydajności? A może to, że... No, Threadripper, który ma 96 rdzeń, to akurat nie jest clickbaitowy tytuł. A może, że Linus Tech Tips się kończy i generalnie jest źle? Który? Nie wiem. Zaczniemy sobie od tego, czyli od Linusa. Albo dobra, od łatki Inception. Raczej nie dam tego tytułu, chociaż w sumie troszeczkę kusi, ale już w ostatnim filmie dotyczącym podobnej łatki na luce w zabezpieczeniach od Intela, wytłumaczyłem wam, jak to działa. 54% w jakimś super profesjonalnym scenariuszu, 1 na milion i tak dalej, i tak dalej. Co za tym idzie? No, nie jest to zbyt miarodajny test. Znaczy, to jest tak, jak ostatnio wam mówiłem przy tych prockach od Intela. I czemu nagrywa mi tylko kuźwa na jeden kanał dźwięk? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że będzie... Chociaż wiecie co? Przełączę się. Dobra, teraz mam dwa kanały. Coś się spieprzyło, nie mogę z tym dźwiękiem dojść do ładu i składu. A pewnie słyszeliście mnie przez jakiś czas z jednego głośnika, więc przepraszam. Dobra, wracamy do tej łatki. Tak jak samo jak w przypadku Intela, to i już tłumaczyłem cały ten mechanizm. Generalnie w większości nas te błędy i te łatki 99,9% użytkowników, a użytkowników osobistych, domowych, tacy jak my, to nawet bym powiedział, że niemalże 100%, ale dobra, zostawię sobie tę jedną milionową procenta, że jednak nie wszystkich to dotyka. Więc kolejna rzecz, którą nie należy się absolutnie przejmować. Jeżeli ta wydajność dotyczyłaby wydajności w grach, no to byłaby imba znacznie szersza. To tutaj mówimy tylko o procesorach serwerowych. A teraz przejdźmy sobie do Linusa, który ma kłopoty, nie? Ma problemy. Wiecie co? Generalnie taka drama, nie drama. Moim zdaniem w tej dramie najpoważniejszy jest wątek molestowania, który zgłosiła jakby jedna pracownica. Oczywiście to trzeba potwierdzić, ale z takimi rzeczami akurat nie ma przelewek, bo jeżeli dzieje się krzywda bezpośrednio jakiejś osobie, to faktycznie wtedy jest źle. Ja wychodzę z takiego założenia. Natomiast jeżeli chodzi o testy, poszło nierzetelne testy. Oczywiście tutaj Steve z Nexus Hardware, Hardware Nexus też spoko by brzmiało. Jest pomysł na nazwę, możecie wrzucać. Skrytykował testy Linusa i chodzi o konkretnie takie prototypowe chłodzenie, które służyło jednocześnie do chłodzenia procesora i karty graficznej. Ogólnie wiecie, jak to jest. Jak się zaczyna imba, to potem zaczynają się sypać rzeczy. Jak z tymi wszystkimi aktorami i tak dalej, jeżeli tam były takie afery jakieś, jak to się mówi, afera, ojej, takie słowo jest ładne, żeby to określić. Afera, dobra, nieistotne, w sensie taka matrymonialna, czy coś wokół tego, to potem nagle pojawia się milion osób poszkodowanych, pomimo tego, że do tej pory w jakiś sposób one były cicho. I to jest normalne, nie? Jak się jedna osoba odważy, to często tak jest. No, nieraz w szkole tak każdy z nas miał, nie? Że pani się pyta, czy ktoś się zgłasza, po czym nikt się nie zgłasza i w końcu jakiś pierwszy ochotnik pójdzie, no i potem już jest łatwiej. Generalnie w tej sytuacji jest podobnie. I w sytuacjach, jeżeli coś się źle dzieje u kogoś, to generalnie też tak to działa, że rozwiązuje się pewien worek i wszystkie problemy zaczynają się wysypywać, co z jednej strony jest
dobre bardzo często, bo robi się takie oczyszczenie atmosfery i można zacząć od nowa. Ja nie jestem jakimś super fanem Linusa. Kiedyś bardzo go dużo oglądałem, natomiast oglądałem go, kiedy to był bardziej Linusowy kanał. W tym momencie jednak to jest już gigantyczny twórca. 15 milionów subów w świecie tech. To jest gigant absolutny. I tych produkcji jest więcej, przez to nie są aż takie ciekawe. Pytań, czy u mnie na kanale też tak jest? Pewnie też tak jest, nie? Też jest codziennie film, więc też to się może jakoś rozmywać. Sam myślałem o tym, że może by założyć jakiś inny kanał, na którym pojawiałyby się dwie, trzy fajne, merytoryczne recenzje w tygodniu i na pewno by ten kanał miał ciekawsze zasięgi. To jest cały czas jeszcze w opcji. Wydaje mi się, że kiedyś coś takiego prędzej czy później się na tym kanale dokona. Znaczy u mnie się w życiu dokona, bo nie na tym kanale, tylko na innym już wtedy. Kurczę, wszędzie futro drakusia w brodzie. Masakra. Nie, tak czy inaczej, wracając do Linusa, no nie jestem ani jego fanem, ani fanem gamer Nexusa. Dużo osób strasznie propsuje Steve'a, że on jest taki super i merytoryczny. To też jest cała redakcja, to nie jest tak, że Linus ma korporację YouTube'ową, bo ma, bo zakłada, tam z tego co chyba czytałem, zatrudnia około 80 osób. No nieważne, jest to duża liczba, już w Polsce podchodziłby pod średnie, bądź nawet duże firmy z takimi ilościami osób. U Steve'a jest podobnie, to nie jest może jeszcze te rozmiar dużej firmy, ale też na pewno jest to co najmniej kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt osób. Nie zapominajmy, że wokół takich kanałów w Stanach Zjednoczonych już gigantyczny pieniądz się kręci, więc tam już wszystko jest turbo sprofesjonalizowane. Też te testy na Gamer Nexusie mi się bardziej podobają, bo one są takie turbo rzeczowe, wręcz bym powiedział, że za rzeczowe. Ja osobiście jak sam robię testy, to ja lubię takie testy, że wiecie, pogadam co, jak działa, na moich odczuciach. Na Gamer Nexusie to jest fajne, że możemy dokładnie wszystko zobaczyć, jak oni testują, oczywiście według ich metodologii. Natomiast, tak jak mówię, nie jestem ani fanem, ani antyfanem żadnego z panów. Oni teraz na siebie naskoczyli, wiadomo, to też tak dobrze jest trzymać rękę na pulsie i kontrolować się nawzajem. Jakby my tego w Polsce nie mamy. Znaczy nie, no mamy. Tutaj w sumie Lipton zrobił ten film o filmie Spider's Web'a, natomiast ten film Spider's Web'a, ja pierdziele, to było dno i 3 metry mu. Tam, w sensie tam... W sumie ten film miał z 5000, może doszedłby do 10000 obejrzeń. Lipton im zrobił zasięgi na dodatkowe 150000 obejrzeń, ale fajnie, że o tym powiedział. Bo to też taki fajny hate watching, można by powiedzieć, takie komentarii technologiczne. Ja powiem wam szczerze, ja to robiłem i byłem pozywany, zanim to było modne, więc ja tutaj już jestem prekursorem dram technologicznych. Ja to prawie pozew 2 lata temu dostałem, więc tutaj to są świeżaczki, że oni tak z takimi rzeczami wjeżdżają. Natomiast abstrahując od tego i wracając do Linusa, dobrze, że tak się dzieje, że jest kontrola, że dostaje mu się po łapach za jakieś nierzetelne testy. Właśnie o co w ogóle poszło? Chodziło o test prototypowego chłodzenia, które tutaj dużo screenów z Reddita, bla, 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 bla. Może jest tutaj gdzieś zdjęcie tego chłodzenia. Nie, tutaj nie ma zdjęć tego chłodzenia. No i istotne jest to chłodzenie. Firma wysłała Linusowi do przetestowania prototypowe chłodzenie, poprosiła, żeby nie mówił o cenie tego chłodzenia, bo jest to jeszcze oczywiście prototyp. Ludzie od Linusa, bo to wiadomo jest, że już i Steve'owi tak samo już ludzie robią testy. To nie jest tak, że on siedzi i klepie te wszystkie testy i patrzy na te FPS-y, a potem przepisuje je do tabelki. Nie, on dostaje scenariusz z wydrukowanymi testami, on go sobie czyta. On jest redaktorem naczelnym, twarzą kanału, a niekoniecznie pracuje na backgroundzie. Tak czy inaczej, no u Linusa tak samo. U Linusa to już w ogóle jakichś dwóch typów zrobiło test, gdzie to chłodzenie było przeznaczone na 3090, zrobili to na 4090, gdzie
Nie sądzę, żeby taki kanał jak Linus Tech Tips nie miał dostępu do 3090, a nawet jak nie miał, to przecież to jest dla nich 5 sekund ściągnąć sobie taką kartę, ale to już nieistotne. Zgnoili to dość mocno i jeszcze na sam koniec, zamiast ten prototyp odesłać, to go sprzedali. Niby na aukcji charytatywnej, no ale nie było o czymś takim mowy, jeżeli chodzi o tą współpracę. Tam już Linus mówi, że już oddał te pieniądze za to i tak dalej, no ale ten prototyp będzie trzeba zbudować jeszcze raz. Fakt faktem, skoro to był prototyp, budując go jeszcze raz, będzie go można w jakiś sposób poprawić, no ale generalnie tak się nie robi i troszeczkę tutaj wydaje mi się, że wkradło się takie bylejactwo do tego wszystkiego, no i może właśnie ta drama spowoduje, że troszeczkę atmosfera się oczyści, chociaż jak to ktoś sprytnie napisał, Linus nagrał przeprosiny i to takie przeprosiny na zasadzie przepraszamy Was za to, że nas przyłapaliście i generalnie, że tak zrobiliśmy źle, nie? No więc jest drama w świecie technologicznym, ale nudna moim zdaniem. Nie ma jakichś takich grubych miniśmiszy tych rzeczy. Wiadomo, no ta kwestia matrymonialna jest tutaj taka najstraszniejsza moim zdaniem. No bo jednak jak się krzywda komuś dzieje, tam wiesz, jakiś prototyp odesłali, sprzedali, wiadomo, też ktoś został skrzywdzony z tej firmy, ale nie jakoś personalnie i nie na poziomie takim psychologicznym bardzo, bardzo wrażliwym. Więc to też nie jest takie tragiczne, chociaż też mogło to jakby tej firmie po części załamać karierę, jeżeli chodzi o ich chęć innowacji. Dajcie znać, co wy o tej całej dramie myślicie. Ja myślę, że jest nudna, że nic się nie dzieje i dlatego postanowiłem o niej zrobić filmik i dać clickbaitowy tytuł na ten temat. Nie, no nie wiem jeszcze, jaki tam tytuł, nie mam pojęcia co. Drama Linus Tech Tipsa. O, to jest dobry tytuł. Nie jest clickbaitowy, bo faktycznie sobie o niej gadamy. Zresztą te clickbaity to też moim zdaniem jest, no, tytuł ma być zachęcający, tak? Jakby najbardziej boli mnie nieraz to, i że wiecie, że człowiek się napracuje nad jakimś filmem i pokazuje jakąś fajną rzecz w tym filmie. Masę miałem takich rzeczy, gdzie faktycznie poświęciłem dużo czasu na recenzję i kurde, bez dobrego tytułu to się nie ogląda. A naprawdę uważam, że niektóre treści bardzo wartościowe i ciekawe w ogóle się praktycznie nie obejrzały. Dużo takich treści było. A treści, które nagrywam sobie tak na ludzie, no to już lepiej. To już lepiej. No to wiecie, wszystko zależy od tego, co chce kto oglądać, więc tytuł jest ważny. Miniaturka jest ważna, ja się nie przykładam do tych miniaturek. W ogóle co ty, jakąś taką sesję robię, jak te tech tipsy z jakąś spowiedzią. No, widzicie, jaka ta drama jest nudna? No jest nudna. Chyba, że jeszcze w międzyczasie coś wyjdzie, bo puszka Pandory dopiero się otworzyła. Może wyjdą jakieś nierzetelne testy, jakieś sprzedane testy, chociaż ciężko jest sprzedać test, jak się po prostu coś benchmarkuje. No, ja nie wyobrażam sobie, jak można, nie wiem, ustawić testy, że coś jest na przykład wydajniejsze niż jest faktycznie. Tutaj też się zarzucało Linusowi, że testował laptopy firmy, w którą sam zainwestował i je propsował. Przecież nie wiem, ja od pierwszej recenzji tych laptopów modularnych wiedziałem, że on w nią zainwestował i że generalnie no, jest to mocno koloryzowane, bo ktoś się zazwyczaj swoim produktem zachwyca. No ciężko, żebyście sobie wymyślili jakiś produkt, pracowali nad nim i mówili, no do dupy jest. Dorzucę jeszcze trochę więcej kasy. Takie rzeczy to się działy przy kryptowalutach i tych pump and dump, gdzie faktycznie ludzie propsowali jakieś krypto tylko po to, żeby je jak najwięcej ludzi kupili, a oni sprzedali na górce. No to tak, to jest typowe oszustwo. Natomiast w takich kwestiach podjarki sprzętem nie widzę w tym nic dziwnego. No, też się bym jarał sprzętem, jakbym sobie jakiś zaczął sprzęt, taki faktycznie sprzęt, produkować sam dla siebie. Strasznie dzisiaj ten odcinek, mam wrażenie, że nudny jak ta drama Linusa. Dobra, nie będę się kręcił wokół własnego ogona, kończę z tym filmem. Cieszę się, że do Was wpadłem pogadać, bo to też jest taki fajny ewentualnie wstęp do tej dramy. Jeżeli ta drama się rozwinie, jeżeli coś więcej z tego wyjdzie,
to będę mógł zrobić follow-up do tego bardzo fajny, a tak jak bez wstępu, jakbym nagle wskoczył na wiecie, gorące wody tej dramy, to mogłoby być później trudno. Chociaż zauważyłem, że w dzisiejszych czasach, nie wiem jak to jest w Stanach i na ile to w Stanach będzie faktycznie działać, ale w dzisiejszych czasach w Polsce po prostu można, nie wiem, wywinąć tak tragiczną rzecz, że powinno się pójść za to siedzieć. I robią to niektórzy ci influencerzy. A po tygodniu, dwóch nikt o tym nie pamięta. Ludzie czasami o jakieś pierdzie z internetu pamiętają przez pół roku, a o takich poważnych rzeczy jakby to w ogóle przebiega bez echa. To jest troszeczkę straszne. No ale tak naprawdę internet to jest rzecz, która cały czas jeszcze się rozwija i dojrzewa. Daleko jest do dojrzałości w internecie pod takim względem, żeby internet był pod kątem legislacyjno-prawnym dojrzałym tworem, gdzie można faktycznie w jakiś sposób też to kontrolować troszeczkę, bo ta anonimowość też pomaga ludziom pewne treści, które są krzywdzące dla jakiejś drugiej strony przekazywać. No i wiele, wiele innych rzeczy. I teraz powinna tutaj wlecieć reklama VPN-a jakiegoś, chroncie się w internecie. O tym też z chęcią nagrałbym taki merytoryczny film, bo kurczę, jest dużo kanałów, które lubię. Na przykład Historia bez cenzury, taki Rewo, nie wiem, czy oglądacie to już z takiego świadka, tego takiego właśnie influencerskiego, takiej głębokiej influenceriady, gdzie ludzie są no, z jakichś tam tych świadków niezwiązanych ze światem tech, ale tam jak na tych kanałach, ja lubię tych ludzi z tych kanałów, uważam, że są świetni, zwłaszcza Historia bez cenzury i tak dalej, ale jak przychodzi do reklamy VPN-a, jak oni opowiadają, że generalnie jak macie VPN-a, to już w ogóle jesteście tak bezpieczni w internecie. Ja robiłem jedną albo nawet dwie wstawki sponsorskie z VPN-em i w obu podkreśliłem, że podstawą bezpieczeństwa w sieci jest myślenie. Oczywiście zawsze można trafić na kogoś nieuczciwego, bo możemy mieć alarm w domu, kamery, zamykać dom i tak nas ktoś może obrabować i tak dalej. To nie jest nasza wina, nie? Bo to są po prostu źli ludzie i tak samo jest w internecie. Jeżeli trafimy na złego człowieka, to też nie jest do końca nasza wina. W ogóle teoretycznie powinniśmy się niczym nie martwić, bo zawsze jest jednak wina tej złej osoby, która popełnia na nas ten niegodny czyn. Natomiast jeżeli chcemy faktycznie się zabezpieczać, bo chcemy się zabezpieczać, to podstawą jest myślenie, odwiedzanie odpowiednich stron, ustawianie odpowiednich haseł, zabezpieczanie tych haseł, używanie kluczy UTF, nawet mam tutaj gdzieś. To jest podstawa, myślenie, tak? Bo ludzie zainstalują tego VPN-a i będą rozsyłać swoje hasło na lewo i na prawo i myśleć, że im VPN magicznie zatrzyma wszelkie ataki potencjalnie. A to nawet, tak jak mówię, VPN-y są fajne na przykład do otwartych sieci, gdzie łączymy się z taką siecią na lotnisku i łatwo można byłoby taką komunikację. Wtedy wiecie, wszystko co przeglądacie na kompie, to leci przez waszego dostawcę internetu. I on sobie może to wszyściutko podejrzeć. W teorii VPN to w jakiś sposób blokuje i też w otwartych sieciach, na przykład na jakichś lotniskach, dworcach i tak dalej, też w teorii właśnie VPN jest w stanie zablokować ten wgląd administratora, dostawcy usługi internetowej, z której aktualnie korzystamy, w to, co my robimy w ramach korzystania z tej infrastruktury. Troszeczkę robimy się taką czapkę niewidkę, zakładamy. Natomiast może to zrobić z kolei dostawca VPN-u, w teorii przynajmniej, tak? Ale tutaj też to się prosi moim zdaniem troszeczkę o dramę i o sprostowanie tego, że za mało się tego uświadamia, jak przy reklamie gier hazardowych się powinno uświadamiać i tak się uświadamia, że to są gry od 18 roku życia, że jest ryzyko i tak dalej, tak samo przy tych reklamach, wstawkach VPN-ów, tak jak ja to robiłem przy swoich wstawkach VPN-ów, że fajna rzecz, daje masę korzyści, bo tak faktycznie jest, natomiast to nie zwalnia z myślenia. Myślenie jest podstawą i takie zasady zabezpieczenia. Czemu teraz jest wielka
widzę po kanale sportowym, chodzą po innych mediach, chodzą ludzie z NASK-u, czyli z tej instytucji, która troszeczkę jakby jest takim adminem polskiego internetu, o tak bym troszeczkę to powiedział, ale też inni doradcy bezpieczeństwa, na przykład HR-hejterzy czy HR-hejterzy, nie wiem jak to się do końca, oni są fajnymi też orędownikami dobrych zabezpieczeń w sieci czy też niebezpiecznych. Tam nikt nie doradza kwestie zabezpieczenia się dobrego, że zainstalujcie VPN. Nie, w pierwszej kolejności to są hasła odpowiednie, w drugiej kolejności klucze OTF, w trzeciej kolejności, a właściwie to bym powiedział nawet w pierwszej, czyli myślenie, uważanie na pewnego rodzaju spamy, oszustwa i tak dalej. A nie, nikt nie podaje w pierwszej kolejności, wiecie, zainstalujcie VPN-a, a dopiero później dbajcie o swoje hasło, a dopiero później używajcie kluczy UTF, a dopiero później zwracajcie uwagę, na jakie strony wchodzicie. Więc VPN super sprawa, natomiast uważajcie mimo wszystko i przede wszystkim na zupełnie inne rzeczy. To jest dopiero gdzieś tam czwarta, piąta, szósta rzecz pod względem bezpieczeństwa, ten VPN. A pierwsze są inne. I tu też się prosi o taką technologiczną dramę, ale wytoczoną nietechnologicznym kanałom, bo to głównie one popełniają ten taki troszeczkę merytoryczny błąd, stosując narrację w tych stawkach VPN-owych, jakoby taki VPN zabezpieczał nas przez absolutnie wszystkim. Dobra, ja Wam za dzisiaj dziękuję, strasznie się rozgadałem, ojej, strasznie, już chyba późno jest, już chyba powinienem iść spać, rzucić Wam ten film i spać, także dobranoc, moje ziomeczki, widzimy się jutro. Chyba, że byczku oglądasz to w dzień, to miłego dnia Ci życzę. Albo wieczorem, to miłego wieczoru. Dobra, trzymajcie się. Cześć!